Salvette, Templariusze. W dzisiejszym odcinku poznamy losy osoby, która zbuntowała się przeciwko tym, którym ufała. Tym, którzy nauczyli ją wielu umiejętności, aby następnie wykorzystać je do zgładzenia ich. Owa postać nazywa się Shay Patrick Cormac. Zapraszam. Shay urodził się 12 września 1731 roku w Nowym Jorku. Był synem dwójki imigrantów z Dublina. Matki nie poznał, gdyż ta zmarła chwilę po porodzie, zaś ojca rzadko widywał w domu z powodu jego pracy w marynarce handlowej. Dlatego też mieszkał z ciotką. Pech w tym, że ciotka mieszkała w niezaciekawej części miasta, przez co młody Cormac często wpadał w kłopoty. Na jego szczęście poznał starszego chłopaka, Liama O'Briena. Gdy chłopak miał 8 lat, dołączył do swego ojca na morzu, pomimo tęsknoty za swoim druhem. W trakcie pracy na morzu chłopak zaczął się szkolić w strzelaniu z pistoletu oraz szermierce. Jego szkolenie przyniosło skutek, kiedy zastrzelił kapitana piratów, który atakował statek, na którym Shay pływał. Niestety, w roku 1747 w trakcie burzy zginął jego ojciec. Osamotniony 16-latek tułał się po tawernach Nowego Jorku. Wtem spotkał swego przyjaciela z dzieciństwa, który mu pomógł. Jakiś czas później, tego samego roku, Liam przedstawił Shaya swemu mentorowi, Achillesowi Davenportowi, który wprowadził chłopaka do Bractwa Asasynów. Przez około 4 lata Shay służył Bractwu, a po roku od poznania Davenporta został oficjalnie członkiem zakonu. Poznał tam innych uczniów Achillesa: Hope Jensen, Kesego Wase, Luisa Josepha Gondie, Cavalera de la Verendrye. Jednakże, podczas wykonywania swych obowiązków, od czasu do czasu Shaya nachodziły wątpliwości co do metod Achillesa, motywów asasynów oraz templariuszy. W styczniu w 1752 roku brał udział w treningu wraz z Liamem na północnym Atlantyku, a następnie udali się razem, by spotkać się z kawalerem, który to oczekiwał przemytników z cennym ładunkiem. Na jego nieszczęście przemytnicy zostali schwytani przez brytyjską flotę, a on sam musiał uciekać na ląd przed Brytyjczykami. Asasynie udali się na statek, na którym byli przetrzymywani przemytnicy i wybili całą brytyjską załogę. Owy statek zagarnął Shay za zgodą kawalera, a za swojego kwatermistrza uznał O'Briena. Bryg zwał się Morrigan. Następnie asasyni dopłynęli do statku kawalera, który był oblegany przez brytyjskie statki. Dzięki Shayowi asasyni szybko pokonali przeciwników i odstawili Francuza na jego statek. W marcu tego samego roku Shay i Liam przybywali w posiadłości Davenporta. W tym samym czasie odwiedził ich legendarny asasyn, Adewale, który przypłynął po potrzebne zasoby, by pomóc odbudować się Port-au-Prince. Następnie Shay odbył krótki trening. Po treningu spotkał się ze swoim mentorem, który przekazał mu parę pistoletów skałkowych. Po chwili podszedł Adewale, który chciał się pożegnać ze swoim przyjacielem, zanim odpłynie. Jeszcze przez chwilę Adewale i Achilles rozmawiali o Laurensie Washingtonie, który skradł puzdro prekursorów oraz manuskrypt. Po odpłynięciu Adewale wraz z potrzebnymi mu zasobami, mentor powierzył Shayowi nową misję. Miał odszukać manuskrypt wraz z puzdrem. W kwietniu asasyni dopłynęli do fortu na wyspie Anticosti, gdzie spotkali się z kawalerem oraz francuskim szpiegiem, a także sojusznikiem asasynów, który nazywał się Le Chasseur. Od francuskiego szpiega dowiedzieli się, gdzie przebywa manuskrypt. Następnie spotkali się z mentorem i resztą asasynów. Achilles nakazał uczniowi zdobyć pewną paczkę od Waszyngtona i zdobyć tyle informacji, ile zdoła. W lipcu 52 roku Shay dotarł do Mount Vernon, gdzie była posiadłość Lawrence'a Washingtona. Shay zdobył paczkę, którą miał dostać Lawrence. Tym, co znalazł w paczce, była wiatrówka, cicha, lecz zabójcza broń, czego się przekonał, usypiając jednego ze strażników, który go nakrył. Następnie Cormac udał się na przyjęcie, na którym wszedł do altanki i podsłuchał rozmowę Templariusza wraz ze swoimi podwładnymi, Samuelem Smithem, Jamesem Wardropem oraz Jackiem Wicksem. Podczas rozmowy oddał poszczególnym templariuszom przedmioty, Smithowi puzdro, zaś Wardropowi manuskrypt. Po spotkaniu templariuszy Shay wszedł między ludzi i zabił Washingtona. Po zabójstwie Shay uciekł na swój statek, a na nim wyżalił się Liamowi, że czuje się winny, że zabił Washingtona, który już i tak był mocno schorowany. Tego samego roku Shay spotkał się z kawalerem i Le Chasseurem, dzięki któremu dowiedział się, gdzie przybywa Smith, oraz dostał od niego prezent, kartaczownicę Pakla. Następnie udał się w podróż odszukać i zgładzić Smitha. Kilka miesięcy później Shay zabił Smitha. W lipcu roku 54 Shay udał się do Alabamy, gdzie dzięki informacjom od Hope i Liama miał odnaleźć Wardropa. Wpierw ujrzał przemówienie Benjamina Franklina na kongresie, a następnie ujrzał go rozmawiającego z Williamem Johnsonem. Dzięki rozmowie obu mężczyzn dowiedział się, że Wardrop przebywa w forcie Frederick. Shay dostał się do fortu i zdobył artefakt, mordując templariusza. Następnie Shay wraz z Hope udał się do Benjamina Franklina, aby uruchomić puzdro za pomocą elektryczności. I po małej komplikacji, wywołanej brakiem narzędzi i odzyskaniem ich przez Cormaca, puzdro zostało uruchomione. Puzdro wyświetliło hologram globu Ziemi. Dodatkowo na globie zaznaczona była Lizbona. Shay spotkał się z Achillesem. Ten wysłał go z misją udania się do zaznaczonego miejsca i zdobycia artefaktu. 1 listopada 1755 roku Shay dotarł do Lizbony. Odnalazł tam świątynię prekursorów, która znajdowała się pod klasztorem karmelitów.
Gdy asasyn wziął zawieszony nad piedestałem artefakt, doszło do trzęsienia ziemi. Chłopak zdążył ledwo uciec z Lizbony, zostawiając za sobą tysiące pogrzebanych żywcem istnień. Zimą 56 roku Shay powrócił do Ameryki Północnej, gdzie skonfrontował się z Achillesem. Oskarżył go o to, że ten wiedział, co się stanie, jeśli artefakt zostanie zabrany. Pomimo tego, że mentor mówił szczerze, że nie wiedział, do czego był zdolny artefakt prekursorów, uczeń nadal mu nie wierzył. Wtem zainterweniował Liam, który wyprowadził przyjaciela, by ten ochłonął. Zdruzgotany Shay, przebywając w odosobnieniu, doszedł do wniosku, że trzeba powstrzymać Achillesa, zanim kolejne miasto obróci się w perzynę na jego polecenie. Asasyn udał się do posiadłości Davenporta, aby ukraść manuskrypt, lecz podczas kradzieży nakrył go mentor. Pomiędzy mężczyznami doszło do krótkiej wymiany zdań, po czym przeszli do walki. Shay, wiedząc, że musi uciekać, a walka go tylko spowolni, wyskoczył przez okno. Następnie uciekał przez teren domostwa, aż w końcu dobiegł do klifu. Tam, otoczony przez byłych przyjaciół, nie mając wyjścia, podszedł do krawędzi. Niespodziewanie jednak został postrzelony w lewe ramię i spadł z klifu. Wszyscy myśleli, że zdrajca wraz z manuskryptem przepadł. Ale jak się okazało, Shay przeżył. Został odnaleziony przez ludzi pułkownika George'a Monroe, a następnie oddany w ręce małżeństwa Barrego oraz Cassidy Finneganów. W czerwcu domostwo Finneganów zostało zaatakowane przez bandytów, lecz Shay pokonał przestępców. Jako iż ubrania Shaya zostały zniszczone, Cassidy podarowała ubrania po ich zmarłym synie. Po chwili Barry przyniósł broń Cormacowi. Jedyne czego nie było, to manuskryptu. Po ubraniu się Shay wyszedł z domu, gdzie spotkał jednego z członków gangu, który napadł na domostwo Finneganów. Shay złapał go i wypytał o kryjówkę bandytów. Cormac udał się do owej kryjówki, zabił przywódcę gangu i spalił ich flagę, przez co bandyci uciekli z okolicy. Po chwili do Shaya podszedł starszy człowiek, przedstawił się jako pułkownik George Monroe i jest przyjacielem Finneganów. Monroe wraz z Cormaciem udali się w stronę domostwa Finnegan. Podczas przechadzki pułkownik opowiadał Shayowi o Templariuszach. O tym, że chcą oni dobrze dla ludzkości, że nie są tymi, za kogo ich wcześniej uważał. Gdy mężczyźni powrócili do domostwa, pułkownik doradził Shayowi, by uratował jego przyjaciela, Christophera Gista, który to został schwytany przez gangi i miał zostać powieszony w ich siedzibie. Cormac uratował Gista, zaś siedzibę gangu przejął. Nieopodal był zakotwiczony statek Shaya, z którego korzystał obecnie gang, co nie umknęło uwadze Cormacowi. Gist zaproponował, by go odzyskać, na co też Cormac przystał. Po odzyskaniu Morrigan, Christopher zwerbował załogę i poprosił o stanowisko kwatermistrza. Shay przystał na prośbę. Następnie razem popłynęli w stronę Albany. Wkrótce mężczyźni dotarli na miejsce, gdzie spotkali się z Monroe. Pułkownik powiedział Cormacowi, że niedaleki francuski fort stanowi zagrożenie dla ludzi. Shay postanowił pomóc pułkownikowi. Były asasyn udał się do magazynu wojskowego w Albanii, który należał do Francuzów, i złupił go. A dzięki materiałom ulepszył Morrigan. Następnie Shay zaatakował francuski fort, pokonał większość obrońców i ruszył do głównego budynku. Gdy wszedł do środka, spotkał tam swojego starego przyjaciela, La Chassura, którego zabił. Tuż przed śmiercią wyjawił, że gangi z Nowego Jorku planują użyć trującego gazu przeciwko władzom kolonii. Shay udał się do Nowego Jorku, by powstrzymać gangi przed spowodowaniem szkód. Spotkał tam pułkownika Monroe. Ten opowiedział chłopakowi, że gangami przewodzi pewna kobieta. Zasugerował, by chłopak spotkał się z Benjaminem Franklinem. Shay udał się do Franklina, by odebrać wyniki eksperymentów. Ten, nie wiedząc, że Shay przeszedł na stronę wroga, podarował mu wyrzutnię granatów. Shay zamontował ją do swojej wiatrówki i udał się zniszczyć zapasy gazu. Po zniszczeniu Shay spotkał się z Gistem i Monroe. Po chwili dołączyli do nich Jack Wicks i William Johnson i pochwalili czyny Shaya. Przez następny rok Shay wykonywał różne zadania dla zakonu Templariuszy. W sierpniu 1757 roku Cormac otrzymał paczkę od pułkownika Monroe. W paczce znajdował się manuskrypt oraz list od pułkownika, w którym było napisane, że to on ocalił Shaya oraz przydzielił go do rodziny Finneganów. W liście dodał także, że wielki mistrz rytu kolonialnego zlecił mu zadanie odszyfrowania manuskryptu, co jednak pułkownikowi nie udało się. Pod koniec Monroe wspomniał o tym, że dostał przydział w forcie William Henry. Jego sytuacja nie wygląda najlepiej. Shay wyruszył w podróż, by mu pomóc. Po dotarciu na miejsce zastał Jacka Wicksa, który czekał na posiłki od Williama Johnsona. Shay rozmówił się z nim, a potem udał się w głąb wyspy, by odnaleźć pułkownika. Gdy go odnalazł, pomógł mu i jego ludziom ewakuować się na Morrigan. Gdy Shay, pułkownik i jego ludzie byli już na statku, na brzegu pojawił się Kasego Wase. Asasyn był wściekły, widząc zdrajcę, i ruszył w jego kierunku. Lecz Jack Wicks rzucił w porę przed niego beczkę z prochem, którą Shay wysadził za pomocą pistoletu, co w następstwie dotkliwie zraniło Indianina. Następnie, na polecenie pułkownika, Shay spotkał się z nim nieopodal terenu należącego do sojuszniczego plemienia Indian Oneida. Tam Shay dostał misję, by pomóc Indianom, którzy byli okupowani przez francuskich żołnierzy. Renegatowi udało się wykonać zadanie bez strat w ludności Indian. Jakiś czas po tych wydarzeniach Shay udał się do Albany, by spotkać się z pułkownikiem. Niestety miasto było oblegane przez Francuzów i dowodzących nimi Cassego Wase. Cormac odnalazł Monroe i rozkazał mu uciekać z miasta, na Morrigan. Następnie Shay dostrzegł asasyna i za pomocą katlaczownicy Pakla wyeliminował go.
W obliczu śmierci Indianin wyraził pogardę wobec Shea i gdy wypowiedział imię Liam, uszło z niego życie. Shea, wiedząc, że Liam zamierza zabić pułkownika, ruszył w stronę portu, by uratować przyjaciela. Gdy dobiegł na miejsce, obecni tam żołnierze poinformowali go, że pułkownik znajduje się w środku płonącego budynku. Shea wszedł do niego i wyniósł ledwo żywego Monroe. Ostatnim tchem Monroe powiedział, że asasyn zabrał manuskrypt oraz podarował Sheaowi swój pierścień templariuszy. Jakiś czas później Shea został przyjęty do zakonu templariuszy. Podczas składania przysięgi byli obecni Jack Wicks, Christopher Gist, William Johnson, Charles Lee oraz Haitham Kenway, wielki mistrz rytu kolonialnego. Po przysiędze Haitham rozmówił się z Sheaem na temat tego, co wie o prekursorach i ich dziełach. W czerwcu 1758 roku Shea udał się na północny Atlantyk. Tam wraz z Kenwayem oraz Gistem spotkał się z kapitanem Royal Navy, Jamesem Cookiem. Z informacji Cooka wynikło, że francuska marynarka miała przypuścić atak na Louisburg. Templariusze nie mogli pozwolić na to. Zaś Shea dostał pozwolenie od Jamesa Cooka na sterowanie jego okrętem o nazwie HMS Pembroke. Gdy templariusze dotarli w okolice Louisburga, doszło do bitwy. W trakcie walki Gist rozpoznał jeden ze statków. Był to Experto Creed, którym dowodził Adewale. Jednakże templariusze mieli inne zmartwienia niż żywa legenda i postanowili mu odpuścić. Jakiś czas później, w Dolinie Rzeki, w roku 58, James Cook poinformował templariuszy o tym, że Adewale znajduje się na terenie Ville Carriere, by naprawić swój statek po bitwie pod Louisburgiem. Shea udał się tam, by ścigać asasyna. Ten jednak zdążył uciec, ale niezbyt daleko. Morrigan dogonił Experto Creed i obił tak mocno, że statek asasyna musiał osiąść na lądzie, by ratować swoją załogę. Shea udał się za Adewale na ląd, gdzie tam go wytropił. Następnie, podczas gdy mistrz Kenway walczył z asasynem i odwracał jego uwagę, renegat podszedł po cichu od tyłu i dźgnął ukrytym ostrzem asasyna w piersi. Ostatkiem sił asasyn powiedział, że Achilles posiada środki, by odnaleźć kolejne świątynie prekursorów. Krótko po tym Shea został mianowany na mistrza templariuszy. Października 59 roku Cormac podsłuchał rozmowę asasynów. Z rozmowy wynikło, że asasyni chcą odtworzyć eksperyment, który przeprowadził Franklin. Cormac udał się na rozmowę z wielkim mistrzem oraz Wicksem. Dzięki sugestii tego ostatniego, Shea i Jack przebrali się w mundury ludzi należących do gangu Hope Jensen. Wicks ruszył wypuścić więźniów z cel, zaś Shea ruszył obrabować skarbiec fortu na 10 tysięcy funtów oraz odciąć brytyjską flagę. Po stworzeniu niemałego zamieszania w mieście, Shea spotkał się z Haithamem, który był w trakcie przesłuchiwania jednego z członków gangu. Po zdobyciu informacji na temat miejsca pobytu Hope Jensen, Shea udał się do jej posiadłości i zobaczył przeszklany dach, jak ta wraz z Liamem odtwarza eksperyment na puzdrze. Gdy eksperyment się zakończył, Liam zabrał puzdro i odszedł. W ten czas asasynka zauważyła obserwującego templariusza i strzeliła w szklany dach, przez co templariusz spadł. Gdy poobijany Cormac dochodził do siebie, Jensen zabrała mu jego chustę, która chroniła go przed wpływem szkodliwego gazu, który Hope rozpuściła w swojej posiadłości i sama z niej uciekła. Shea'owi również udało się uciec z budynku, lecz został postrzelony przez Hope zatrutą strzałką. Łowca musiał być ciągle w ruchu, ponieważ trucizna miała na niego wpływ tylko wtedy, gdy stał w miejscu. Przebijając się przez zastępy gangsterów, Shea dogonił Hope i zabił ją. Tuż przed śmiercią wyjawiła swemu zabójcy, że była tylko przynętą, co dało kawalerowi dużo czasu na ucieczkę i udanie się w miejsce świątyni. W roku 60 Shea wraz z Gistem udał się na północny Atlantyk, by spotkać się ponownie z Jamesem Cookiem, który pomoże im odnaleźć kawalera. Następnie Shea udał się zinfiltrować fort na wyspie Anticosti, by ukraść mapy należące do Francuza. Dzięki owym mapom Jamesowi Cookowi udało się zlokalizować, w którym kierunku udał się kawaler. Po szyfrowaniu map przez Cooka, Shea wraz z Gistem wyruszyli w pogoń za asasynem i z trudem wywołanym przez śnieżycę odnaleźli go. Doszło do abordażu na jego statek. Templariusz odnalazł asasyna w zawierusze i zabił go. Jak się okazało, to kawaler był przynętą, a Liam i Achilles udali się do Arktyki. Po tych słowach Shea w złości wyrzucił kawalera za burtę. Po powrocie na Morrigan, Shea poinformował o tym wielkiego mistrza, po czym skierowali się do miejsca, gdzie udali się asasyni. Templariusze dotarli do Arktyki w marcu tego samego roku. Gdy dotarli do świątyni, spotkali tam Achillesa i Liama. Achilles w końcu zrozumiał, że artefakty są zbyt niebezpieczne dla ludzi. Liam chciał wypalić z pistoletu w stronę zdrajcy, powstrzymał go jednak jego mentor, niestety popychając go wprost na artefakt, który spadł i roztrzaskał się. W efekcie doszło do trzęsienia ziemi, takiego samego jakie nastąpiło w Lizbonie. Asasyni rozdzielili się i zaczęli uciekać. Haitham ruszył za Achillesem, zaś Shea za swoim dawnym przyjacielem. Gdy łowca asasynów dogonił asasyna, lodowe urwisko, na którym byli, rozpadło się i obaj mężczyźni spadli w przepaść. Shea przeżył upadek, lecz Liam został śmiertelnie ranny, a po wymianie zdań zmarł. Shea zabrał manuskrypt, który miał przy sobie jego dawny przyjaciel.
Gdy Shay wyszedł z jaskini i skierował się w stronę swego statku, ujrzał tam, jak Haifam miał właśnie dobić swym mieczem Achillesa. Shay powstrzymał mistrza i wyjaśnił, że Achilles już jest niegroźny, że sam nic już nie zdziała. Kenway posłuchał Cormaca, lecz na przestrogę postrzelił Davenporta w prawą nogę, by ten nigdy nie zapomniał, co się tutaj wydarzyło. Gdy Shay wraz z Haifamem wracali do Ameryki Północnej, wielki mistrz powierzył mu misję odnalezienia puzdra prekursorów. Kilkanaście lat później, a dokładniej 27 grudnia 1776 roku, Shay przebywał we Francji w poszukiwaniu puzdra i dzięki Benjaminowi Franklinowi, który był wtedy ambasadorem, dostał się do pałacu w Wersalu. Tam odnalazł asasyna, Charlesa Doriana, i dźgnął go w pierś, zanim do czegokolwiek doszło. Charles wyśmiał łowcę, że jego czystka nic nie dała, a Connor i jego odrodzone bractwo pokrzyżowało templariuszom plany. Shay krótko odparł, że to może czas, by templariusze przeprowadzili swoją własną rewolucję. Dla tych, którzy nie wiedzą francuską. Po roku 76 Shay Patrick Cormac poszukiwał kolejnych artefaktów prekursorów. W nieznanym czasie poznał kobietę, z którą miał syna, któremu narodził się wnuk Shaya, który zwał się Machuga Cormac. Obu Shay wyszkolił na skutecznych łowców asasynów, a swemu wnukowi podarował rodzinną wiatrówkę. Dalsze losy Shaya Patricka Cormaca są nieznane. Szaty Shaya Patricka Cormaca możemy odblokować w Assassin's Creed Unity oraz zremasterowanej trójce. Dodatkowo szaty Shaya są bardzo podobne do pancerza templariuszy, który to występuje w AC4 Black Flag. No i to tyle, dziękuję, jeśli dotrwaliście do końca tego gadania, tej historii o Shayu. Zasubskrybujcie, polajkujcie, podzielcie się z innymi tym, niech prowadzi nas ojciec zrozumienia i trzymajcie się, pa pa!